World League of Players. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte światełko, które oznacza oczywiście początek wyścigu World League of Players. Tam już fall start ze strony MKX, ale oczywiście bot, który robi takie błędy niestety jeszcze w tej grze. Fantastyczny start, oczywiście zapraszamy Państwa na split numer 1, runda numer 1 World League of Players. Piekarczyk z pierwszego zakrętu wyjeżdża oczywiście na pierwszej pozycji. Fantastyczny start kierowcy McLarena, tam z tyłu już się wióry sypią. Co to tam się wydarzyło? Wydawało mi się, że lotka gdzieś poleciała. Już mamy samochód bezpieczeństwa na torze, na razie wirtualny, ale kierowcy tutaj się mieszają. Vettel z delikatnymi problemami z Przygodzkim wymieniał tutaj pozycję. Lotka tutaj poleciała całkowicie bez skrzydła Vettela, więc mistrz jeszcze obecnie panujący, ale już troszkę może się bać o swoją posadę, bo już za kilka miesięcy może ją stracić. Bo mówiłem, że z uwagi na takie tempo można powiedzieć w rekrutacji, że tych safety carów po prostu z Websterem nie będziemy oglądali od samego początku. No a tu proszę, już pierwsze okrążenie safety car. Sytuacja wypchnięty, tak jakby wyglądała, jakby złomek tam poleciał na bandę. Wypchnięty troszeczkę przed piekarczyka. Oj, i bez skrzydła to jedzie kierowca, bez oczywiście, przepraszam, nie bez skrzydła, tylko bez lotki przy przednim skrzydle, a to ma znaczącą różnicę, ale nie ma faktum tej lotki. Ferrari, pamiętamy, Wielka Brytania, było to około 5%, zjeżdża samochód bezpieczeństwa, mamy oczywiście restart wyścigu i piekarczyk w tym momencie świetny restart, ponad pół sekundy wypluło to i szeroko złomka, no właśnie ta lotka mogła być tutaj oczywiście ważna. El Michael już przed kierowcą Alfa Romeo, Ferrari też już tam szuka swojego miejsca, to będzie Vettel 24. Przygodzki już tam puka do drzwi Alfa Romeo, on chce nie tracić kontaktu cały czas z Vettelem, on wie, że jeżeli na chwilę straci, dobrze tutaj pojechał teraz kierowca Mercedesa, ależ to zrobił, ależ to manewr zewnętrzny, nie bał się zryzykować kierowca Mercedesa. Wystartowali, El Michael restartuje nam wyścig. No i na razie niezłe zaskoczenie, 0,6, co prawda Gunter już zaczyna to odrabiać, reszta stawki troszeczkę zamieszana w tym wszystkim, no i największy pechowiec jak na razie, czyli piekarczyk na razie na 14 jeżeli pozycji. Ktoś mi powiedział, że przed sezonem Vettel i Monziera będą jeździli razem, to jedyna rzecz jaka mi się nasuwa to jest oczywiście solidność w jeździe. Jacob, kolejne problemy kierowca Hasa, po prostu nie można się dzisiaj pasować do tego toru. Jakieś problemy kolejne, tutaj Gunter z Januszkiem, oj tutaj agresywnie pojechał kierowca Aston Martina, czy tam troszkę nie przesadził, bo sam widziałem, że ten zakręt był taki naprawdę na granicy, troszkę może przestrzelony. Czasami się ma więcej pecha, no i zobaczmy, jak długo obroni się Gunter przez Przygodzkim, to będzie za chwilę manewr, tak jest, już jest manewr ze strony Mercedesa, będzie to oczywiście do najszybszej szykany na tym torze, którą oczywiście przejeżdża się na siódmym, szóstym biegu, różnie to kierowcy przejeżdżają. Niektórzy nawet na piątkę tutaj schodzą, ale to w trakcie walki, tak jak Gunter, ale Przygodzki ewidentnie chce sobie zrobić jakąś bezpieczną przewagę. Bardzo dużo problemów, ale spójrzmy na kierowcę Hasa, grzecznie czeka, żeby wszyscy przejechali. Navarok rozbija się tuż obok niego, niczym Valtteri Bottas. Proszę Państwa, koniec wyścigu. Koniec wyścigu dla Astona Martina. Navarok będzie wściekły z tego błędu. Aston Martin w dobrych punktach był, no właśnie, słowo klucz był. Przygodzki startuje, restartuje nam wyścig, okrążenie 13, rozpocznie za moment. No i zobaczmy, naprawdę te dwie Ferrari za Mercedesem. No nie spodziewałem się jeszcze takiego widoku już na tym etapie wyścigu, a tu proszę, świetnie sobie radzi zarówno Vettel, jak i Wanzira. No i tutaj ja bym stawiał przynajmniej na 8 kierowców z przodu, którzy jeszcze są w stanie powalczyć tutaj nawet o zwycięstwo. I pan piekarczyk już jest przed kierowcem Red Bulla. 10 pozycja piekarczyka. Oj, tutaj kierowcy McLarena poleciał na tej szykanie najszybszej na tym torze. Proszę Państwa, widzieliśmy to z kamery. No właśnie, nie wiem, czy pokładowej, czy jeszcze innej, telewizyjnej. Dobrze, żarty odłóżmy już na bok. Przygodzki restartuje ten wyścig, zobaczymy jaki to będzie w jego wykonaniu. Ferrari tutaj się troszkę czaiło,
Vettel mógł troszkę przysnąć, ale dobra, to z 80 potencjalnie przepaść, ale zmniejsza się, ponieważ tutaj Vettel dosyć mocne wyjście z tego zakrętu ostatniego. Teraz ten przejazd dosyć niepewny jest i troszkę powinien Przygocki uciec, ale jednak nie. Przygocki chyba po prostu oszczędza swoje opony, ale używa dużo baterii, żeby nadrabiać to wszystko. No jestem ciekaw, czy pójdzie Team Order z Ferrari, czy tutaj Mattia Binotto powie do swoich kierowców, żeby zamienili się pozycjami i potem, jeżeli oczywiście Łączyra by nie dogonił Przygockiego, no to czy będzie ponowna zmiana? No jestem ciekaw tak samo jak tutaj pan z McLarena Piekarczyk sobie oczywiście poradzi. Zawsze było tak i zawsze tak chyba będzie, że jednak te czasy robione w kwalach, w Tantrialo, czy ileś tam pocone, czasami po prostu w wyścigu nie oddaje. Niestety, są kierowcy sobotni, są kierowcy właśnie niedzielni i to jest ta różnica. W tym momencie Januszek atakuje nam Bartka Klaudla, więc ten Mercedes, jeżeli chodzi o drugą część garażu, tak średnio się spisuje. Oj, Gunter, a przecież tutaj walka z Andrzejem. Fajnie, tej kierowcy pojechali, zostawili z szacunkiem swoje miejsce, powyjeżdżali niby poza tor, trochę pościnali zakręty, ale naprawdę z wielkim szacunkiem przejechali ten zakręt 1-2. Naprawdę podobała mi się ta walka, bo kierowcy wiedzieli, na co się piszą i jakie ryzyko ponoszą. Teraz dosyć ostro po tych tarkach zaatakował, widziałem, podskakiło tam jego Mercedes, tutaj może oczywiście zbierać te ostrzeżenia, a jeżeli zbierze ich 3, może mieć za chwilę karę, no tak, teraz drugi kierowca Mercedesa, który też już z karą, chociaż tutaj walka jest z kierowcą z Williamsa i Gunter po wewnętrznej, niby bez ersu, mryga ta lampka, mryga, pokazuje, że nie ma tam baterii, nie ma energii, to jednak kierowca Williamsa nie poddaje się naprawdę tutaj na... No i Pepcio wyjdzie z tego zwycięsko, świetny manewr wytrzymał. Ustał, ale naprawdę uwielbiam patrzeć na taką czystą walkę. Rundę wcześniej też się to udawało, więc chyba on tam miał w sumie 2 albo 3 wygrane w tym sezonie, ale to już są statystykami poprzedniego sezonu. Piekarczyk już przed Elmichaelem, ale tutaj było bardzo mało miejsca, już po trawie nadjechał kierowca Alfy Tauri. No, będzie tutaj do sprawdzenia przez sędziów na pewno ten manewr, Alfa Tauri pewnie będzie go zgłaszać. Na pewno bateria nie pomaga Piekarczykowi, tutaj już będzie albo będzie chciał atakować znowu kierowcę Ferrari, ale nie da się, po prostu nie ma miejsca. Łączyra jedzie tak sprytnie, że wie kiedy używać tej baterii, wie w jaki sposób jej używać i to po prostu cały czas przybliża go do tego, że nie jest w stanie go zaatakować Venciano, chociaż w tym zakręcie wychylał się, już myślałem, że to będzie atak. Podrzenie 22, gdzie no był taki moment, gdzie Ferrarki mogły się zmienić i tak się zastanawiałem dłuższy moment, dlaczego tak się nie stało. I kto wie, czy właśnie, no Wormzira nie jest tu lepszym blokującym. Widać, że świetnie się broni, po prostu Venciano, to musi być wściekło. Vettel poza torem, niestety, co tu się dzieje? No przypomina mi się Vettel z Astona Martina i problemy. Szkoda. 21 okrążeń na tych hardach i w tym momencie 10, no i prawdopodobnie punkcik wywiezie z tego Grand Prix. Również pokazywać nie tylko w F1, w KD Strike'u też, teraz delikatny uścisk, ale mówię, to jest na tyle delikatny, że naprawdę czasami nie idzie tego zauważyć. Stąd tutaj Piekarczyk ma trudny orzech do zgryzienia po wewnętrznej do pierwszego zakrętu, ale musi odpuścić, był za bardzo z tyłu, zahaczyłby tylne koło i byłaby to tragedia w tym momencie. Go wypala ostatki ersu, ale Furman wie, on ma 16% ersu, on wie, że Piekarczyk niby ma te opony lepsze, ale z drugiej strony wie, że nie ma szans go zaatakować, po prostu brakuje mu ersu i teraz to wyjście takie dosyć mułowate ze strony kierowcy McLarena, ale oczywiście tak trzeba robić, żeby utrzymać się, tym bardziej, że jeszcze brudne powietrze jest, żeby zaatakować w sumie przedostatnia szansa na prostej startowej. No zobaczmy, 15% ersu, tyle ile udało się zgromadzić, Łączyra nie pali, troszkę wypalił Piekarczyk, zbliża się, ale braknie, brakuje ciągle tego miejsca, brakuje ciągle tego dystansu, tego pierwszego zakrętu. Niestety Australia jest, jeżeli chodzi o ten element, dosyć problemowa. Tutaj też pali Erz, widzi, że już lampka się świeci, wciska się po wewnętrznej kierowca McLarena, delikatnie przestrzeliwuje zakręt, ale jest przed kierowcą Ferrari i tutaj naprawdę będzie mi ciężko odpowiedzieć jakkolwiek Monzira. Takiego znaczenia nie ma, proszę Państwa. Mercedes wygrywa pierwszą rundę World League of Players. Lewison w splicie pierwszym w sezonie drugim jest zwycięzcą pierwszego Grand Prix. Co to znaczy? Że zapowiada się ciekawy sezon w walce o tytuł mistrzowski, więc proszę Państwa, Przygocki, Piekarczyk, symulacje nie kłamały, będzie to walka o tytuł mistrzowski,
Podium uzupełnia nam Unzira, na czwartym miejscu Venciallo, piąty Januszek, szósty Kulbajk, siódmy będzie Gunter, ósmy El Michael, dziewiąty Bartek, Klaudel dojeżdża w tym momencie, flaga w szachownicy, macha tam pan marszał dla niego, no i zobaczmy, co wydoła Vettel, czy wydoła stegnąć przy okrążeniu tego wyścigu? Chciałbym uwierzyć, że tak może być, chcę się o tym przekonać, jestem mega ciekaw, bo nie bardzo, a mega ciekaw, nawet tak z młodzieżowego zarzucę. Czy to będzie najszybsze okrążenie od kierowcy Ferrari, czy jednak tutaj czegoś braknie, wyprzedził na samym początku tego okrążenia kierowcę Alfa Romeo i teraz pali pełną baterię i czy to jest najszybsze okrążenie od kierowcy, który ma punkciki? Jest najszybsze okrążenie, więc dwa punkty dla kierowcy Ferrari. Mogło być ich 15, mogło ich być dużo więcej. Myślę, że wtedy Piekaczy miałby długą i ciężką drogę do przebycia, żeby pokonać Munzira, który miał wtedy DRS Vettela. World League of Players.